Ach, ale super, nie ma Hani, nie ma Juliana, cała kanapa tylko dla mnie i tylko telewizor dla mnie. Haniu, telefon dzwoni do ciebie. Nie, 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 ja jestem zajęta, powiedz, że nie mogę odebrać, nie ma mowy, nie dzisiaj. Okej, okay, ale to chyba niemiło z twojej strony, poza tym nie możesz oglądać telewizji przez cały dzień. Mamo, nie chcę rozmawiać, nawet jakby dzwoniła królowa angielska, nie odbieram, jestem zajęta. Przykro mi, Kimroza, wiem, że chciałabyś pójść z Emmą do aquaparku, ale niestety ona mówi, że jest zajęta. Ojej, nie rozumieją, że jestem zajęta, nie chcę, żeby nikt mi przeszkadzał, oglądam telewizję. Emma, to nie w porządku się tak zachowywać, Kimroza chciała z tobą porozmawiać, a ty wolisz się gapić w telewizor? Tak, właśnie tak będę robić. W końcu mogę oglądać to, co chcę i nikt nie zabiera mi pilota. Mamo, ktoś dzwoni, idź otwórz. Och, ale się rządzi dzisiaj. Muszę jej to jakoś wybaczyć. O, co ty tu robisz? Mogę ci jakoś pomóc? Coś się stało? Nie, nie, nic się nie stało. Mama kazała mi spędzać czas z rodziną, także jestem. Kto jest w domu? O, okej, okay, no dobrze, super pomysł, ale Hani niestety nie ma, wiesz? A, obojętnie, może być Emma, też ją lubię. Ojej, co się stało Tesie, jakoś się dziwnie zachowuje. Hej Emma, co tam? Mogę ci przeszkodzić? W sumie nie będę ci przeszkadzała. No i dobrze, nie przeszkadzaj, ja oglądam telewizję i tylko na tym się dzisiaj skupię. Okej, okay, dobra, obojętnie. Ale wiesz co? Może pobawiłybyśmy się razem twoim z zamkiem? O, z zamkiem w księżniczki? Naprawdę chcesz? No to chodźmy! No pewnie, no chodźmy! Wiesz, ja lubię się bawić z tobą. Mamo, idziemy do pokoju, będziemy się razem bawić! Okej, okay, bawcie się! Udało jej się odciągnąć Emmę od telewizora? Nawet ja tego nie potrafię, wow! Także to jest mój zamek dla księżniczek i mieszkają w nim księżniczki i królowa i król i książę oczywiście. I to jest właśnie księżniczka i to jest jej książę. Oni są parą, oni są zakochani i mieszkają właśnie w tym wielkim zamku. A to jest smok, który pilnuje zamku, ponieważ w środku jest schowany wielki skarb. A to jest karoca i ona też broni zamku, bo czasami najeżdżają go kowboje. Nie mam kowboi, ale trzeba ich sobie wyobrazić. O matko, jak można tyle gadać, skąd ona ma na to wszystko energię? No i oni tutaj bronią tego zamku w tej karocy, trochę są jak policja i bardzo ich lubię. Słuchaj, czyli ten w tym zamku jest skarb, tak? No, mamy wielki, wielki sejf. A w domu też macie taki skarb? Tak, też mamy tutaj sejf. Właśnie tym się inspirowałam. A gdzie jest ten sejf? Pokażesz mi go? Nigdy nie widziałam sejfu. No pewnie, chodź, pokażę ci. Mamy go w sypialni rodziców. Zobacz, to jest taki obraz i nie wygląda na sejf, ale pod spodem jest schowany właśnie sejf. Nikt o tym nie wie. Wow, ale super, pokaż mi jak on działa. A można go otworzyć? Dziewczynki, nie chcę wam przeszkadzać, ale może chciałybyście lody, a w ogóle to co robicie? Dzięki za lody, mamo. Pokazuję Tesie sejf, bo nigdy takiego nie widziała, wiesz? Pokazuję jej jak działa sejf. Chciała zobaczyć co jest w środku. Sejf? Aha, no dobrze, bawcie się jak chcecie. Ale niestety sejf jest właśnie pusty, bo nic się do niego nie mieści. O, pusty, gdybym ja miała sejf, to bym chowała w nim wszystkie moje kosztowności. Tessa nigdy nie widziała sejfu, przecież oni są tacy bogaci, to gdzie trzymają te pieniądze? Aha, no serio jest pusty, no szkoda. Ja gdybym miała sejf, to chowałabym w nim wszystko. No, my też byśmy chowali, ale niestety nie mamy sejfu, a w tym się nic nie mieści. A co byś powiedziała, gdybyś miała większy sejf w domu? No wtedy byśmy tam wszystko schowali, wszystkie nasze skarby. Byłoby super, przydałby się nam taki sejf. Poczekaj, mam pomysł. Nawet nie czuję, że tak ją manipuluję. Nils, to twoja siostra. Nie, nie, Izabel, Tessa, upadłeś na głowę?
Izabel, proszę cię tylko nie dzwoń na Play Majorkę ani nigdzie indziej za granicę, dobrze? Tylko w mieście możesz dzwonić. Oczywiście, ciociu, nawet nie pomyślałabym, żeby dzwonić za granicę. Ojej, ona wszystko słyszy, muszę mówić ciszej. Dobra, Nils, załatw dla mnie ten safe, taki największy, największy, jaki znajdziesz, okej? I ma przyjść za jakąś godzinkę. Dasz radę? Dobra, wracamy do zabawy. To jest Smok. On ma na imię, nie wiem w sumie jeszcze jak, bo w każdej zabawie zmieniam. Ja no już nie mam siły się bawić, ale zaraz pewnie przyjdzie przesyłka. Dziewczynki, nie chcę wam przeszkadzać, ale mam taką prośbę, Tessa. Mogłabyś zostać przez chwilę, przez jakąś godzinkę z Emmą? Pewnie będziemy się bawiły, będzie super! No to super, także co, zostaniesz z nią? Mogłabyś? Ja potrzebuję dosłownie godzinki, muszę wyjść do miasta, pozałatwiać parę spraw. Oczywiście, ciociu, zostanę z Emmą, bardzo lubię się z nią bawić, nie ma problemu, idź sobie spokojnie. Dobrze, okej. Niedługo wracam, coś wam fajnego przyniosę. Dobra, Emma, masz ochotę na niespodziankę? Chyba już nadjeżdża. Niespodziankę? No pewnie! Czy to będzie dostawa lodów na cały rok? Byłoby super! Nie, nie, lody nie. Coś o wiele lepszego. O rany, jaki ciężki sejf! Kto go zamówił? Po co komu taki wielki sejf? Też nie wiem, ale zaraz zobaczymy, kto go odbierze. Ale wielki i ciężki, ja nie mogę. Tutaj do góry, prosimy! A co z zapłatą? Nikt nam jeszcze nie zapłacił. Nie śmiał zapłacić, chyba do niego musimy się udać z powrotem. Dobra, będę do niego zaraz dzwonił. Wow, czyli to jest ta niespodzianka, ale po co nam ten sejf? Będziemy się nim bawiły? Tak, tak, masz rację, będziemy się nim bawiły. Otworzę zaraz sejf, a ty szybciutko przyniesiesz mi wszystko, co najcenniejsze w tym domu, dobrze? Dobra, okej. Zobacz, w środku jest bardzo dużo miejsca, mamy tutaj dwie przegrody. Tutaj zmieści się wszystko, wszystko, wszystkie twoje skarby. To co, przyniesiesz je? Tak, oczywiście, przyniosę, już biegnę. Daj mi chwilę. Ale Emma się ucieszyła. Ciekawe, co przyniesie. Mam nadzieję, że wszystkie kosztowności i pieniądze. Tessa, już gotowe. No, w końcu, to chyba trwało z pół godziny. Ciekawe, co tam nas nosiła. No, ty chyba żartujesz, co to ma być? Ale o co ci chodzi? To są moje skarby, najważniejsze rzeczy w moim życiu. One dla mnie mają największą wartość. Ale to są same zabawki. Miałaś przynieść pieniądze, złoto, biżuterię, nie wiem, perfumy, designerskie torebki. Ale to są moje najcenniejsze rzeczy, tylko na nich mi zależy, oczywiście oprócz rodziny. O, bez sensu, cały ten wysiłek z sejfem, to wszystko na nic, bez sensu. Emma, zdenerwowałaś mnie, za karę cię tutaj zamknę, zostaniesz tu na zawsze. Tessa, wracaj, wypuść mnie, pomocy. Nie mogę tu zostać, tu jest ciemno, pomocy. Tessa, wypuść mnie. Co za dziewczyna, w ogóle się nie zna na wartości. Powiedziała, że cenne są zabawki, a gdzie pieniądze, gdzie skarby, gdzie biżuteria? Ale się zdenerwowałam. Tessa, wypuść mnie! Nic nie rozumiem. Zero pieniędzy w domu, to gdzie oni je trzymają? Taki niby bogaty dom, a nie mają w domu kosztowności? Jacyś dziwni oni są. Wychodzę. Tessa? Halo, poszłaś sobie? Jestem już w domu! Ciekawe, czy dalej się ładnie bawią. Tessa? Emma? Gdzie wy jesteście? Mamo? Mamo, tu jestem, wypuść mnie! Gdzie? W łazience jesteś, Emma? Mamo, tu jestem, wypuść mnie! W sejfie? Kochanie, co się stało? Jak tam weszłaś? Jak mam cię wypuścić? Nie znam szyfru. Czy to jakaś zabawa, jakiś escape room? O co chodzi? Mamo, spróbuj 00 wpisać. Spróbuj. Powinno się udać. Oh, dzięki, mamo, uratowałaś mnie. To było tak ciemno i śmierdziało.
Och, ale mi ulżyło. Tak się przestraszyłam, mogłaś się tam udusić. Ale o co w ogóle chodzi? Skąd tutaj się wziął ten sejf? No, Tessa go załatwiła, przywieźli go tacy panowie i kazała mi tutaj schować wszystkie rzeczy, które są dla mnie najcenniejsze. Co? Co za pomysł? O co jej chodziło? Czyli pewnie o pieniądze. Chciała, żebyś tutaj przyniosła wszystkie nasze pieniądze. Nie wiem, chyba tak. Ale ja schowałam tutaj zabawki, a tak w ogóle to najcenniejsi jesteście dla mnie wy, ty, tata, Julian i Hania, wiesz? Ojej, chodź tu słodzinko, chodź się przytulimy, ale jesteś kochana.